Można powiedzieć, dbasz o tutaj oprawę akustyczną wydarzenia. Jak się tu znalazłeś? Basia Kazana do mnie zadzwoniła, co było w ogóle bardzo miłym zaskoczeniem. A znamy się z Basią z różnych takich imprez właśnie, między innymi jak to, co tutaj dzisiaj się dzieje, wiesz? I ona usłyszała jeden mój drugi koncert i się jej po prostu to spodobało. Poczuła, usiadła, poczuła, miała taki moment. Potem mi o tym powiedziała, że wreszcie mogła zamknąć oczy, usiąść sobie i być tylko. To jest mega ważne dla mnie. Dokładnie ta muzyka, rozumiem, stroisz w 432 Hz. Tak. Czyli muzyka grająca z duszą naszą, przenikająca naszą. Tak, 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 tak. Jak? Śmieję się dlatego, że mam masę znajomych muzyków, którzy tego stroju w ogóle nie uznają. Okej, w porządku, dla mnie to jest w porządku. Jak to się stało, że takim rodzajem muzyki akustycznej, właśnie elektrycznej się zainteresowałeś, że akurat zdecydowałeś się tymi dźwiękami operować? To w ogóle jest przygoda, wiesz? To jest przygoda trochę na dłużej, bym powiedział, dlatego że wszystko się zaczęło bardzo dawno temu, kiedy pierwszy raz wziąłem do ręki gitarę i nie wiedziałem, co z nią w ogóle zrobić. I przez 20 parę lat tak było mojego grania, w cudzysłowie, na gitarze tak było. Dopiero kiedy poznałem inne możliwości strojenia gitary na przykład i też zainteresowałem się efektami gitarowymi, to poszerzyło moje horyzonty po prostu bardzo. W związku z czym postanowiłem od tamtego czasu co roku robić sobie jakiś prezent. Inwestować w siebie w tym sensie, że po prostu buduję sobie taką, bym powiedział, taką poduchę z tego, wiesz, i szukam tych brzmień. Po prostu się tym bawię. To jest dla mnie taka frajda, że wiesz, że jakby inaczej, to po prostu wypływa z serducha. Bawię się tym, a jednocześnie obserwuję reakcję ludzi na to. Dzisiaj ten króciutki fragment, który zagrałem, to po prostu też patrzyłem na kilka osób, które były na tej sali, które były bardzo w sobie. I to o to mi chodzi. Chodzi o tę wewnętrzną, głęboką podróż. Czy ten styl, którym grasz, da się jakoś nazwać? Da się to jakoś zaszufladkować? Czy... Pewnie tak, ale nie wiem jak. I szczerze mówiąc, nie ma to większego dla mnie znaczenia. Ktoś mi tam kiedyś z moich kolegów, takich przeze mnie bardzo uznanych i w pewnym czasie też mistrzów gitarowych, mi powiedział, że sobie wypracowałem swój własny styl. Chyba troszeczkę w tym coś jest. Grzekotnikowy, ale bym nie przesadzał, nie? Po prostu lubię grać. Czy to właśnie ta intuicja, o której rozmawialiśmy za kulisami, niesie do ciebie te brzmienia, te dźwięki, to jak te palce ułożyć na strunach, czy to bardziej wykształcenie jakieś muzyczne? Nie mam wykształcenia muzycznego w ogóle. Nawet nie wiem, co to jest synkopa. Pewnie większość widzów też nie, ale to nie ma znaczenia też. W każdym razie to jest także tak, intuicja, bo wiesz, każdy dzień jest inny, inna jest energia. To, co się dzieje w tobie, ma kolosalny wpływ na to, co z siebie wydobywasz. Widzisz to w życiu swoim codziennym na pewno, w swoich relacjach z innymi ludźmi. W związku z czym relacja z muzyką jest podobna dla mnie. Wsiadam wieczorem, bo mam to szczęście, że mam po prostu przygotowany strych do takich prób, że tylko przychodzę, wciskam trzy guziczki i mogę sobie siedzieć i grać. I to po prostu robię. I codziennie jest trochę inaczej. Ale też, żeby być przygotowanym, otwartym na przyjście właśnie tej intuicji, to też to nie jest takie łatwe. To trzeba umieć się właśnie otworzyć, przyjąć to. Tak, i to jest każdy wewnętrzny proces. Tak, wewnętrzny proces, droga każdego
żywego człowieka, który jeszcze nie pamięta. Jak sobie przypomniałem, że jestem nie osobą, tylko człowiekiem żywym, że mogę czerpać radość z życia, że mogę mieć piękne, wspaniałe relacje, mogę mieć cudowne małżeństwo, nie muszę siedzieć w toksycznym związku i milion innych rzeczy. To po prostu się dzieje. Życie albo ci pomaga w tym momencie, kiedy jesteś wystarczająco uważny na to, co się dzieje wokół ciebie, a jak nie, no to cię kopnie w dupę i po prostu tak to wygląda. Super. Dziękuję ci za tą muzykę, bo ja też byłem na tym krótkim koncercie. Mam nadzieję, że na tym drugim on będzie dłuższy troszeczkę. Myślę, że z półtorej godziny potrwa. Niesamowite. Mam nadzieję, że też będę mógł w nim uczestniczyć. Nie mogę się doczekać. Graj nam. Dziękuję bardzo, z przyjemnością zagram. Jak cię można znaleźć? Gdzie? Nazywam się Grzegorz Kot. Mam kanał na YouTubie, gdzie są dwa fragmenty koncertu jak do tej pory. Grzekotnik. Można mnie znaleźć na Grzekotnik też na Facebooku i Grzekotnik Art na Instagramie. Tam rzucam jakieś informacje, gdzie na przykład będę albo co się dzieje. Nie często, ale jest do mnie kontakt. I oczywiście zapraszam na Wilczą Jagodę. I to jest jakby moja druga pasja życiowa. Dostarczanie ludziom radości z używania naturalnych kosmetyków. Po prostu. Wyszło słońce, trudno nie wykorzystać tej pięknej chwili. No właśnie. Także robimy serce. Gdzie robimy serce? Ustawisz nas jakoś? Miejscu troszeczkę wyżej. Czyli tu jest czubek serca dolny? Nie, tam wyżej. Za tą górką będzie. Dobra. Dolny czubek i reszta tak. Dobra. Tutaj staje pierwszy człowiek, który jest na samym czubku serca, dolnym. I potem się rozchodzimy tak i robimy serce. Dobra, stawajcie tutaj odtąd i już w ten sposób, a my z Renatą wleziemy do środka. Tak. Także róbcie serce. Tak, o. Czubek jest tam. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Ustawiamy się tak, żeby się wziąć za ręce. Tak. Serce, serce. Koordynujcie dziewczyny, żeby było serce. Sosnówka 2023! Brawo! Jesteś pszczelarzem, ale to chyba za mało powiedziane, prawda? Pszczelarstwo to pasja, to życie pszczół, życie naszych małych przyjaciół, którzy dają nam tak wspaniałe rzeczy jak miód, propolis, dają nam pyłek, pierzgę, dają również nam jad pszczeli. Wszystkie rzeczy, o których mówię, to są wspaniałe rzeczy, które pomagają nam w naszym zdrowiu. Wspomagają nasze zdrowie, wspomagają nasz organizm, pomagają w trudnych chwilach, kiedy jesteśmy przeziębieni, kiedy jesteśmy osłabieni. Są takie bomby po prostu, witaminowe bomby, które niszczą różne
drobną ustroję, tak jak propolis sobie daje radę z kandidą, daje sobie radę z gronkowcem złocistym, daje sobie radę nawet z chorobami, które są powodowane przez raka. Bomba witaminowa z pyłku pszczelego, z pierzgi, miód, który jest wspaniałym środkiem, który nam pomaga na odporność, mnóstwo witamin, minerałów. Poza tym miód, który oczyszcza nam nasze organizmy z metali ciężkich. Miody wszystkie, które są od prawdziwych pszczelarzy, oczyszczają nam wątrobę do 50%, nerki do 52% z metali ciężkich. Poza tym mówiłem o tych bombach witaminowych, które są od najmniejszych dzieci do najstarszych ludzi, którzy żyją na świecie. Możemy korzystać z miodu, nie ma żadnych przeciwwskazań. Jedyne przeciwwskazania to są, wiadomo, jeżeli ktoś jest uczulony na propolis, ktoś jest uczulony na miód, ktoś jest uczulony na pyłek, ktoś jest uczulony na jad pszczeli. Takie są przypadki. Trzeba po prostu być bardzo ostrożnym i rozważnym. Za każdym razem, kiedy bierzemy pierwszy raz propolis, powinniśmy sprawdzić, czy jesteśmy uczuleni, czy nie jesteśmy uczuleni. Taką próbę robimy nawet miodem w miejscu, gdzie jest bardzo miękko, czyli mamy bardzo delikatną skórę. Smarujemy sobie jedną kropelką. Po kilku godzinach sprawdzamy, czy mamy jakiś odczyn. Jeżeli nie mamy żadnego odczynu, czyli nie mamy żadnych chrostek, nie mamy bombi, nie mamy swędzenia, możemy spokojnie wszystkie takie rzeczy brać. To nie jest tylko do sprawdzania miodu czy propolisu. Również inne rzeczy, które pierwszy raz w życiu bierzemy, czy truskawka nawet. Wiadomo, że nasza skóra jest takim lakmusowym papierkiem, który potrafi pokazać nam wszystko, co jest dla nas dobre albo jest dla nas niedobre. Jeżeli chodzi o pszczoły, no to jest... Właśnie miałem pytać, kiedy się ta przyjaźń, no właśnie może miłość... Znaczy do pszczół miłość to się zaczęła ponad 30 lat temu, kiedy pierwszy raz dostałem pszczoły. Były to pszczoły takich 6 małych uli i od tego się zaczęła moja przygoda. Po prostu zafascynowało mnie ich życie. To, co się tam dzieje w ulu, jak to wszystko się tam odbywa, jakie ma właściwości miód i wszystkie produkty pszczele dla człowieka. Jak popatrzymy sobie na taką małą rodzinkę tam w takim ulu, jest około 50 tysięcy pszczół. Jeżeli jest sezon i jest naprawdę bardzo silna rodzina, to jest nawet w takim ulu do 100 tysięcy pszczół. Więc wyobraźmy sobie, co by się działo, gdyby wszystkie nagle wyleciały i były zdenerwowane. To się dzieje w ten czas bardzo źle. Natomiast trzeba unikać takich rzeczy. Nie drażnimy pszczółek, ponieważ one też nie atakują. One, kiedy mają jedzenie, kiedy mają pokarm dla siebie, dla całej rodziny, są bardzo spokojne. Czasami, jeżeli je gdzieś mocniej przyciśniemy, no to potrafi taka pszczoła urządzić. Jeżeli nie, to pszczółki są bardzo spokojne. One zbierają sobie pyłek, zbierają sobie miód, zbierają propolis i nie przeszkadzają nikomu. Natomiast jeżeli gdzieś jest bieda z jedzeniem, one wcześniej potrafią sygnalizować, żeby nie podchodzić do pasieki. A jaka jest w tym momencie, ile ty masz w tym momencie? My mamy prawie mamy 100 pni, czyli 100 uli. Jest to naprawdę ciężka praca, wymagająca, trzeba dużo czasu poświęcić na opiekę nad pszczołami, bo to nie jest tylko dbanie, zabieranie, jak to wszyscy patrzą, miodu, pyłku, tylko dbanie o pszczoły przede wszystkim. Trzeba patrzeć, czy nie są głodne, kiedy jest taka sytuacja, czasami się zdarza, kiedy jest bardzo duża susza, musimy podkarmiać pszczoły już od czerwca, bo okazuje się, że te pszczoły by nie przetrwały, nie przeżyłyby do jesieni. I praktycznie pszczelarz przygotowuje je od wczesnego lata do późnej jesieni, żeby przeżyły na następny rok. Bo tak same nie dają rady. Przy takich temperaturach jak teraz, co u nas, takie gorąco, może nie jak w tej chwili, ale jeżeli są upały powyżej 30 stopni, pięknie kwitną kwiaty, pięknie kwitną kwiaty na drzewach, ale okazuje się, że przy takiej temperaturze nektar w kwiatach dosłownie wysycha w ciągu kilku minut i pszczoły nie są w stanie nic zebrać. Wiatr, gorąca temperatura, zbyt wysoka jak na nasze warunki tutaj, powodują to, że pszczoły nic nie przynoszą do ula i zaczyna się głód u pszczół. I my musimy w tym momencie reagować, żeby te pszczoły żyły.
Poza takimi oczywistymi produktami odpuszczalnymi, właśnie jak miód, propolis, pierz, gatyłek, są też te mniej oczywiste, czyli takie, których nie spożywamy. Macie coś takiego u siebie? Znaczy są jeszcze takie rzeczy, które na przykład są domki, w których można przebywać przez kilka godzin. W ten czas przebywamy w zapachu ula, ponieważ jest to zbudowane na tej zasadzie, że są cztery czy dwa ule, zależy jakie, w budynku takim malutkim, drewnianym, i słuchamy sobie muzyki, która płynie ze skrzydeł i brzęczenia pszczół. Odpoczywamy sobie, tak, to jest coś wspaniałego, można sobie odpocząć. Zapach z ula, no, jest niesamowity, jonizacja powietrza. To jest taki produkt, którego nie widzimy. Ale jest on bardzo przyjemny, jest dla człowieka bardzo wspaniałą rzeczą na odpoczynek, na relaks, na zregenerowanie swojego organizmu przez te kilka godzin, gdzie się tam przebywa. Masz też naturalne świece? Mamy naturalne świece, oczywiście mamy, które powodują uspokojenie, dają nam zapach przyjemny w mieszkaniu. Uspokajają nas przede wszystkim, bo zapach prawdziwej świecy to jest zapach propolisu, zapach pyłku, zapach kawałków nawet pszczół, które gdzieś zginęły, zostały wtopione w wosk, i to jest taki element, który jeżeli zapalamy świecę, to nas uspokaja, robi się przyjemna atmosfera. Poza tym nie ma tam żadnych środków chemicznych, wdychamy sobie czyste powietrze, nie mamy żadnych szkodliwych rzeczy. Poza tym... W 100% naturalna aromaterapia. Tak. Poza tym oprócz produktów pszczelich jest jeszcze jeden produkt, który jest takim produktem ubocznym. Jeszcze nie tak dawno u nas uważano, że oczywiście większość pszczelarzy uważa, że barciak to jest szkodnik niesamowity w ulach. Oczywiście jest to szkodnik, który niszczy nam całe ramki, jak również całe rodziny nam niszczy. Jeżeli jest słaba rodzina, to barciak sobie potrafi, czyli motylica, świetnie dać radę. Obleka praktycznie wszystkie ramki pajęczyną i rodzina ginie. Jest to strata dla pszczelarza, ale z drugiej strony ten barciak okazuje się, że jest bardzo wartościowym produktem. Jest to jeden z najlepszych naturalnych oczyszczaczy naszego organizmu. Czyli oczyszcza nam krew ze złogów, z płytki cholesterolowej, wspomaga działanie serca, wspomaga nasze leczenie przy ciężkich chorobach płuc, włącznie z ubytkiem płucnym, obniża ciśnienie i mnóstwo rzeczy związanych z sercem, związanych z naszym układem krwionośnym. Tak jak patrzymy na to, to pszczoły i produkty związane naokoło z pszczołami są niesamowite. Ludzie dopiero zaczynają doceniać to, co faktycznie mamy od natury, to, co dostajemy w prezencie, i możemy naprawdę z tego w 100% korzystać. Oczywiście musimy też patrzeć na osoby, które nam to przekazują, ponieważ no, życie nie jest bajką. Zawód pszczelarza jest ciężki, trudny, ale bardzo przyjemny. O to chodzi, o tej przyjemności z pszczelarstwa. Największa przyjemność jest, powiem Ci tak szczerze, w ten czas, kiedy widzę zadowolenie osób, które coś od nas kupują, czyli produkty, które pochodzą od pszczół, i opowiadają nam o tym, jakie mają efekty w leczeniu, jakie mają efekty w zdrowiu, że lepiej się czują, że te produkty naprawdę są w 100% takie, o których mówimy. Właśnie chciałem tak to zwieńczyć, że Tobie życzymy przyjemności z wykonywania tego zawodu, a sobie nam przyjemności z korzystania tych darów. A my wszyscy życzymy sobie, żeby te pszczółki trwały i były przez całe nasze życie koło nas.